Inwestuje na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, na największym i na najbardziej płynnym rynku kapitałowym, na którym są unotowane czołowe spółki świata. To oczywiście brzmi dumnie, no ale można byłoby zapytać, na której konkretnie giełdzie inwestujesz? No bo nie ma czegoś takiego jak jedyna wielka amerykańska giełda, chociaż często można takie wrażenie odnieść. Ale to jest tylko pewien skrót myślowy, no bo pod określeniem giełda w USA kryje się co najmniej kilka różnych parkietów giełdowych, które są zarządzane przez różne firmy i instytucje, no i które działają na różnych zasadach. Dlatego w tym odcinku opowiem o najważniejszych giełdowych parkietach w Stanach Zjednoczonych, no i też o tych znacznie mniej znanych, do których dostęp może być dla nas utrudniony. Zacznijmy od tego, że gdy mówimy o inwestowaniu w Stanach Zjednoczonych, no to najczęściej mamy do czynienia z dwiema, Największymi giełdami papierów wartościowych. Pierwsza i oczywiście najstarsza z nich to NYSE, czyli nowojorska giełda papierów wartościowych. Jej początki sięgają końca XVIII wieku, konkretnie 1792 roku, kiedy to 24 nowojorskich maklerów podpisało tak zwane porozumienie Buttonwood, w którym zadeklarowali, że będą handlować papierami wartościowymi pomiędzy sobą z pominięciem aukcji, no i też ustalili sobie minimalną kwotę prowizji za transakcję. I to właśnie ten nieformalny dokument, który był spisany odręcznie na kartce papieru, na którym podpisało się tych 24 maklerów, jest uznawany za początek nowojorskiej giełdy, która od lat jest największym parkietem giełdowym na świecie. Początkowo maklerzy handlowali Przede wszystkim obligacjami, co z dzisiejszej perspektywy może wydawać się mało intuicyjne, w tym przede wszystkim papierami skarbowymi. Robili to zresztą na ulicy, pod gołym niebem. Giełda jeszcze przez wiele, wiele lat nie miała swojej fizycznej siedziby, co zmieniło się dopiero w 1817 roku. Pierwsze akcje, jakimi handlowali maklerzy z NYSE, należały do banków, a później zaczęły dołączać do nich przede wszystkim spółki zajmujące się budową linii. Kolejowych, a później też spółki przemysłowe. Swoją taką dominującą pozycję nowojorska giełda uzyskała mniej więcej w połowie XIX wieku dzięki wykorzystaniu telegrafu, bo to właśnie telegraf pozwalał na składanie zleceń na odległość i robienie tego no, po prostu z dużą szybkością. Wtedy też obowiązywał system dwóch fixingów dziennie, czyli kurs akcji danej spółki był po prostu aktualizowany tylko dwukrotnie. Na każdej sesji. Nie było czegoś takiego jak notowania ciągłe. A sala notowań, zbliżona do tego, co znamy z dzisiejszych czasów, i te zmiany kursów w systemie ciągłym, tak naprawdę na nowojorskiej giełdzie pojawiły się dopiero w latach 60. ubiegłego wieku. No, tak naprawdę wcześniej wszystko odbywało się w pełni analogowo i to wymagało obecności maklerów na parkiecie. Wtedy też uruchomiony elektroniczny system składania zleceń, yy, ale został uruchomiony ten system składania zleceń elektroniczny. Natomiast przez długi czas maklerzy przyjmowali jeszcze zlecenia wysłane y, telegrafem. No ale to nie jest odcinek o historii NYSE, która zresztą jest niezwykle ciekawa i można byłoby długo o tym opowiadać. W tym momencie Nowojorska giełda jest największym parkietem świata, a jego kapitalizacja rynkowa przekracza 24 biliony dolarów na koniec czerwca. Znajdziemy na niej ponad 2,500 tysiąca spółek, prawie 2900 ETF-ów, czyli funduszy notowanych na giełdzie. Jeśli chodzi o ETF-y, no to często można się spotkać z informacją, że któryś z nich jest notowany na giełdzie NYSE ARCA, a ARCA to po prostu skrót od Archipelago Exchange i to była pierwsza w pełni elektroniczna giełda w Stanach Zjednoczonych, uruchomiona w 1997 roku. I od 2006 roku ona jest integralną częścią giełdy NYSE. I tam właśnie notowane są te wspomniane ETF-y. Drugim pod względem wielkości amerykańskim parkietem oczywiście jest NASDAQ. Jeżeli dotychczas myślałeś, że ta nazwa nic nie znaczy, no to na ekranie widzisz rozwinięcie tego akronimu. Początki NASDAQ to już znacznie mniej odległa historia, no bo on powstał w 1900. W 1971 roku z inicjatywy organizacji nadzorującej amerykańskich brokerów i giełdy papierów wartościowych. Ona dziś znana jest pod nazwą FINRA. Co ciekawe, na samym początku NASDAQ tak naprawdę był w swoim założeniu elektronicznym systemem realizacji zleceń giełdowych, a nie parkietem giełdowym samym w sobie. Do dzisiaj NASDAQ nie ma fizycznego parkietu giełdowego takiego jak jest znany chociażby z giełdy NYSE, ale prawdziwy wzrost popularności NASDAQ. Zaliczył na koniec lat 90. ubiegłego wieku, wtedy, kiedy no, rozwijała się bańka dotkomów, kiedy ona się pompowała. W 1998 roku NASDAQ uruchomił pierwszy w USA system składania zleceń, który działał w 100% online, czyli bez pośrednictwa maklerów. No i ci maklerzy też mogli z każdego miejsca na świecie, gdzie dostępny jest internet, mogli takie zlecenia przed komputerem składać. Czym oczywiście NASDAQ? Idealnie trafił w przybierającą na sile manię inwestowania w spółki internetowe. No i w zasadzie od samego początku Nasdaq był uważany za giełdę odpowiednią dla spółek technologicznych, informatycznych, internetowych, biotechnologicznych i w jakikolwiek sposób innowacyjnych, tak zwanych rozwijających się szybko udanych startupów. I tak na przykład. Takie spółki jak Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Nvidia, czy chociażby biotechnologiczna moderna, są notowane właśnie na a ani na giełdzie NYSE. I nie da się ukryć, że koszty wejścia na Nasdaq są dla spółek znacznie niższe od chociażby debiutu na NYSE. A przez długi czas największa giełda świata, czyli właśnie nowojorski NYSE, narzucał bardzo duże ograniczenia dotyczące debiutów, dotyczące pierwszych ofert publicznych. Dlatego też młode spółki tak naprawdę nie miały innego wyboru jak debiut na parkiecie NASDAQ, jeżeli chciały być ogólnie rozpoznawalne w, całym, w całych Stanach Zjednoczonych. Obecnie na Nasdaku znajdziemy ponad 1660 samych spółek akcyjnych, ale lista wszystkich notowanych instrumentów jest dużo szersza i przekracza znacznie liczbę 3000. Kapitalizacja parkietu NASDAQ w tym momencie, a w zasadzie na koniec pierwszego półrocza, przekracza 20 bilionów dolarów. No i tym samym to jest drugi parkiet giełdowy na świecie pod względem kapitalizacji i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, więc jeżeli. Komuś mielibyśmy pokazać dominację Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o rynek kapitałowy, no to wystarczy powiedzieć, że dwie największe giełdy pod względem tego, ile warte są spółki na nich notowane, pochodzą właśnie z USA. Mimo tego, że Nasdaq ma mniejszą kapitalizację od NYSE, to ma większy wolumen obrotu niż nowojorska giełda i tym samym jest uznawany za najbardziej płynną giełdę świata. Oczywiście wszystkie spółki notowane na NYSE i na Nasdaq znajdziesz w aplikacji mobilnej Freedom 24. No ale dzięki oprocentowanym rachunkom oszczędnościowym D account na platformie Freedom 24 możesz też sprawić, że twoje pieniądze będą pracowały całkowicie pasywnie, nie generując ryzyka inwestycyjnego. Na koncie oszczędnościowym dostępnym na Freedom 24 możesz wygenerować odsetki do 2,5% rocznie w euro i do 3% rocznie w dolarach. A jeżeli zdecydujesz się zdeponować środki na 3, na 6 lub na 12 miesięcy, to oprocentowanie do 3,6% w skali roku dla euro i 5,8% dla dolara jest w Twoim zasięgu. I oczywiście te dwie giełdy, o których wspomniałem, czyli NYSC i NASDAQ. Nie były jedynymi parkietami giełdowymi w USA. Nie wolno zapominać chociażby o giełdach w Bostonie, Filadelfii, które jednak zostały przejęte przez NASDAQ w 2007 roku. Jeszcze do niedawna funkcjonowała giełda papierów wartościowych w Chicago, która była trzecim pod względem wielkości parkiem giełdowym, choć oczywiście no, nieporównywalnie mniejszym od NYSE i, on od, i od nasdaq, NASDAQ -a. A w 2019 roku Została ona przejęta przez nowojorską giełdę, no i obecnie funkcjonuje pod nazwą NYSE Chicago, i wszystkie spółki, które tam są notowane, są dostępne po prostu z poziomu giełdy nowojorskiej jako całości. Oprócz tego mamy jeszcze wspomniane przeze mnie w poprzednim odcinku giełdy, na których są notowane spółki niepubliczne, spółki groszowe. Największe z nich to OTC Bulletin Board i tak zwane. Pink Sheets, który jest prowadzony przez spółkę OTC Markets, która swoją drogą też notowana jest na prowadzonym przez siebie rynku, mimo że ciężko ją nazwać spółką groszową. Dostęp do tych giełd jest utrudniony, no ale może to i dobrze, o czym zresztą opowiadałem w odcinku poświęconym Penny Stocks. Do obejrzenia, oczywiście, którego Cię zachęcam. Poza tym, w Stanach Zjednoczonych działają. Działa co najmniej kilkanaście giełd, na których handluje się instrumentami pochodnymi, takimi jak kontrakty terminowe czy opcje, które są szczególnie popularne wśród amerykańskich inwestorów. Największe z nich mieszczą się w Chicago, w przeciwieństwie do giełd papierów wartościowych, które są ulokowane przede wszystkim w Nowym Jorku. I tutaj mamy przede wszystkim giełdę CME, do której należą również CBOT który się specjalizuje w kontraktach surowcowych i rolnych z fizyczną dostawą dla inwestorów instytucjonalnych i giełda NYMEX, akurat ta ulokowana jest w Nowym Jorku i to jest najbardziej płynna giełda kontraktów na ropę naftową na świecie, która też specjalizuje się w derywatach na metale szlachetne i na metale przemysłowe. Oprócz tego mamy też m.in. giełdę CBOE, która jest drugim pod względem obrotu parkietem dla instrumentów pochodnych w Stanach Zjednoczonych. CBOE jest znany m.in. ze swoich kontraktów terminowych na indeks zmienności WIX, który też nazywany jest indeksem strachu. No i swego czasu CBOE było też pierwszą giełdą, która dosłownie o dwa tygodnie wyprzedziła giełdę CME, wprowadzając pierwsze na świecie kontrakty terminowe na bitcoina. W aplikacji mobilnej Freedom24 znajdziesz wszystkie spółki notowane na głównych parkietach w USA, natomiast konto we Freedom24 możesz. Założyć z linku w opisie tego wideo albo instalując aplikację mobilną ze sklepu Google Play lub App Store. Rejestracja, która obejmuje też weryfikację tożsamości, trwa kilka minut. I oprócz tego, jeżeli do 20 sierpnia otworzysz i zasilisz swój rachunek na Freedom 24, to otrzymasz aż do 20 akcji w prezencie. Szczegóły promocji znajdziesz w opisie tego wideo.